Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś na konferencji zorganizowanej w naszym klubie w celu przedstawienia sytuacji w naszym zespole i w naszej sekcji, decyzji zarządu, o której chcemy Państwa poinformować, generalnie o decyzji mówiącej o zmianie trenera pierwszego zespołu. Dzisiaj gościmy na konferencji zarówno naszego dotychczasowego szkoleniowca, pana Andrzeja Orzeszka, jak i nowego trenera, którego chcemy Państwu przedstawić, pana Czesława Palika. Jak również są ze mną nasi członkowie zarządu wiceprezesjalne, jak również człowiek nowy, niemniej jednak na pewno Państwu już znany, który będzie się u nas zajmował w sekcji teraz nowym projektem, o którym za chwileczkę powiem, Marek Poręba, który tutaj nas od miesiąca wspiera w zarządzie działania. Także cóż, na początek chcielibyśmy podziękować serdecznie naszemu dotychczasowemu szkoleniowcowi Andrzejowi. Doceniamy cały tutaj jego wkład pracy, który włożył w ten zespół, włożył w to, żeby ten zespół jak najlepiej był przygotowany. Staraliśmy się mu jak najbardziej, jak umiemy w tym pomagać, niestety. Można powiedzieć, że wspólnie nie do końca nam to wyszło. No cóż, tak czasem w sporcie jest, że mimo wszystko, mimo że wszyscy chcą, to nie wszystko wychodzi. Zarząd podjął decyzję taką, iż zmiana na stanowisku trenera pierwszego zespołu w tym momencie jest jakimś tam rozwiązaniem, które może nam pomóc odbudować. Cóż, na wstępie tyle. Jeżeli Państwo macie pytania zarówno do nas jako do zarządu, jak i do tutaj znajdujących się trenerów, zarówno trenera Orzeszka, jak i trenera Palika, który będzie z nami teraz współpracował, bardzo proszę.